No to wchodzimy. Witam Was dzisiaj. Jesteśmy na wycieczce w Sosnowcu, a dokładnie w dzielnicy Dajndówka. Idziemy szukać starej rosyjskiej prochowni. Klimaty takie. Po prostu wszędzie mgła. Trochę mrozu. Wczoraj nasypało dużo śniegu. Widzę jakieś ślady, nie wiem czy to kawałki prochowni, czy powalone drzewo, ale chyba fałszywy alarm, powalone drzewo. W takim razie obok lej. Taka ciekawostka. Robi się mroczno, coraz więcej mgły. Myślę, że ten obiekt jest już bardzo blisko. No zaraz go namierzymy. Wszystko zasypane śniegiem. Wygląda podobnie. Zatrzymałem się na chwilę. W oddali widać taką górę. Miejmy nadzieję, że to jest ta prochownia. Idziemy. Zobaczymy z bliska. Oj, zimno, około minus 4 stopnie. Coś jest, coś jest. Chyba dochodzimy. Tak jest, zgadza się. To jest to miejsce. To prochownia w całej okazałości. Na drzewach otaśmowane widzę. Dla bezpieczeństwa. Powalone drzewa. Otwór. Przejdziemy sobie wzdłuż. Tak to mniej więcej wygląda. Carska pozostałość z czasów zaboru polskiego. Pójdziemy dalej. Zobaczymy od góry. No prochownia, jak tam gdzieś wyczytałem, no po prostu składowało się tu proch strzelniczy i amunicję. Żołnierzy carskich stacjonujących tu w okolicach, w pobliskich koszarach. Gdzie były koszary? Nikt o tym nie wie, albo mało kto. To wygląda z góry. Mury sporych rozmiarów. Zerknijmy z drugiej strony. Prawa strona widzę zasypana. Jakby sztucznie. Lewa wygląda tak. No tak patrząc w dół. Będzie ze 3-3,5 metra. I ma co się zbliżać do krawędzi. Żeby czasami nie polecieć na dół. Ale obejdziemy sobie to w koło. Ładnie to się pokazuje. Zerkniemy na dwa w jednym, czyli raz i dwa, dwie komory. Jak widać, no mury mają już swoje lata. Tutaj. Takie solidne pęknięcia. Niedawno mówiłem, że widać było górę z daleka, także jeszcze nie dochodzili, żeśmy do prochowni. Oto ta góra. Czyli usypane stoki przed wybuchem. Po prostu, żeby odparły wybuch w razie jakby co.
Prochowni. No Prochowie jest oddalona, właśnie była i jest nadal oddalona od zabudowań, bardzo daleko. No i tak się te Prochownie dawniej budowało właśnie. Z dala od zabudowań, bo w razie wybuchu no nikomu krzywdy by nie zrobiło. No rozleciałoby się to gdzieś po okolicy, ale byłoby bezpiecznie. Taka ciekawostka, tak patrzę tu na dole, bo patrzyłem też na mapy stare z tamtych lat i już wam to pokazuję. A więc tak, tu jest obecnie droga, tak? Tu, tędy prowadziła dawniej stara droga, którą najprawdopodobniej przewożono ładunki wybuchowe i przywożono i wywożono do Prochowni. A po tamtej stronie jest tor kolejowy i w tamtych czasach też był tor kolejowy, czyli transport odbywał się z dwóch stron i koleją, no i normalnie można to było przywieźć transportem samochodowym. A teraz wejdziemy sobie do środka, bo ja tu gadu, a czas ucieka. No to wchodzimy. No ciekawe to miejsce. Zerknijmy na ściany. Stara wypalana cegła. Widać, w środku były tynki. Tu coś w stylu żelbetu na tamte czasy. Proszę, nawet lina stalowa też służyła do wzmocnienia muru. Zejdziemy jeszcze, przejdziemy na drugą stronę. Kolejne pęknięcie, o którym też wspominałem, że jest, o, po tamtej stronie. Teraz mamy tu kolejne. No, z góry nie było widoczne. No, solidna to była konstrukcja. Cegła twarda, mocno wypalona, aż czarna. O, a tu jeszcze raz widać to zbrojenie tej liny. No, naprawdę kawał dobrej roboty było zrobione. No, chciałbym się tylko dowiedzieć kiedyś, chyba że ktoś z moich subskrybentów wie, to gdzie znajdowały się pobliskie koszary. Patrzyłem na różnych mapach, no nie znalazłem. Jakby ktoś coś wiedział, jakiś otwór, to proszę pisać w komentarzach. No magiczne to miejsce. Magiczne mgły otaczają naszą okolicę. Tutaj powstało jakieś zawalisko. No, nie ma chyba przepływu powietrza, nic niewyczuwalne. Ale znajduje się ono między dwoma komorami. Pierwsza z lewej, druga z prawej, a tutaj jest w środku. No ciekawa sprawa. Prochownia, tak mi się wydaje, mogła mieć coś wspólnego tak samo z rozbiorem Polski. Po prostu w najbliższej okolicy, nie wiem, może 3 km stąd, niecałe, to znajdował się trójkąt trzech cesarzy podczas zaborów. I coś wspólnego mogło z tym mieć. No opuszczamy już malownicze ruiny. Jak się podobało, daj łapkę w górę. Chcesz więcej moich materiałów, subskrybuj mój kanał. A tak na koniec
na prawdziwy koniec mojego filmu. Wspominałem o kolei, która mogła mieć coś wspólnego z prochownią i transportem. Właśnie przebiegała dokładnie tędy. Do usłyszenia.